Kaczka jest rzeczą arcyważną w panu Tadeuszu, bo przecież z kaczki zrobiono słynną czerninę, zupę, którą podano Jackowi Soplicy. Zrobiono ją z takiej kaczki, nie z takiej, którą trzymałem w rękach. Proszę państwa, jako panek z Galicji myślałem, że czerniny już się od dawna nie robi. Byłem w błędzie. I w Wielkopolsce, i na Mazowszu czerninę jada się nadal. Ta, którą przyrządzę tutaj, ta wersja, bo one się między sobą różnią, pochodzi wprost z karczmy, która jest tutaj za mną. Karczmy cały czas czynnej tutaj w skansenie w Sierpcu. I tę czerninę, taką samą, można zjeść. No, ale przejdźmy do rzeczy. Najpierw robi się bulion z kaczki, czyli kaczkę nieżywą, oskubaną. Widzą państwo nas domowa. Proszę spojrzeć, jaka jest żółta. Tu widać najlepiej, jaka to jest pięknie wypasiona kaczka. Trochę z niej tutaj wypływa, ale to nic, nic się nie zmarnuje, wszystko dorzucimy do bulionu. I taką kaczkę trzeba teraz upchać w garnku. O. I po kolei przyprawy i dodatki. Żołądek, a dwa żołądki, najlepiej kacze, ale mogą być też indycze, w ogóle drobiowe. Jarzyna jak na rosół, kawałek pora, nie za dużo, marchew, seler korzeniowy razem z natką, pietruszka, jeden liść laurowy, nie więcej, koperek, a urwiemy końce, jeszcze się tu upcha. Super ważna rzecz, która występuje we wszystkich rodzajach czerniny, do dzisiaj przygotowywanych, mianowicie suszone owoce. Więc suszone śliwki, świeże jabłka, jakieś kwaśne jabłka, to są późne papierówki. W każdym razie nie te szatańskie nowe odmiany jabłek niskopiennych, które są w ogóle bez smaku. To osobny temat, w ogóle sabotaż jabłkowy nas spotkał, ale papierówki na szczęście istnieją. Odrobinę przyprawy do zup w proszku albo soli. Tutaj pani w karczmie twierdziła, że robi to zawsze z przyprawą do zup i jest tak smak bardziej intensywny, więc ja się z tym zgadzam. No i co? Jeszcze tutaj tylko, żeby nogi kaczki zniknęły dokładnie. I to wszystko na bardzo małym ogniu. Proszę zobaczyć, garnek jest prawie pełen, ale to będzie stopniowo wyparowywać. Powinno się gotować, no myślę, że półtorej godziny. Tylko ogień powinien buzować. I jeszcze raz składniki czerniny, tym razem wszystkie kompletnie. Po pierwsze krew, krew z kaczki świeżo puszczona i od razu wymieszana z octem winnym, ponieważ bez niego by się ścięła. Tutaj jest mąka, tutaj jest woda, na tym się dłużej nie zatrzymujmy, bo to elementarz, ale tutaj liść laurowy ładny, więc go proszę pokażę. Tutaj są jabłka, które mają być twarde i kwaśne, więc antonówki albo odpowiednie papierówki się nadadzą. Tutaj podroby, najlepiej kacze, ale mogą też być indycze albo kurze. Tutaj jarzyna do rosołu, w innych stronach zwana włoszczyzną, od Włochów, od królowej Bony. Tutaj koperek dorodny, okazały. Tutaj pięknie pachnące polskie suszone śliwki, pachnące, a tutaj to jest coś w proszku i to jest przyprawa do zup. Pan Tomasz, karczmarz, słynny karczmarz z karczmy Pochulanka. Proszę państwa, z panem Tomaszem przed chwilą odcedziliśmy wywar. Wywar zachowaliśmy, wywaliliśmy wszystko z wyjątkiem kaczki. Co będzie z tą kaczką dalej? Nadziejemy jabłkami, antonówkami, do tego kartofelki, koperek, kompot i drugie danie. Ale co, upiecze się z jabłkami, tak? I pieczona jest w piekarniku. No, czyli proszę państwa, przy okazji robienia czerniny mamy też drugie danie, kaczkę pieczoną z jabłkami. Na szczęście do domów nie przynosi sanepid. Nie przychodzi sanepid, nie zabrania jeszcze używania świeżej krwi. Czyli co? Zaprawiamy teraz zupę, zaprawiamy krwią. Tutaj jest krew z octem, tak jak wcześniej mówiliśmy. Ja tu doleję co? Najpierw wody czy mąki? Wody i mąki. Najpierw wody, teraz mąki. I tutaj mam mieszadełko, którym to bardzo dokładnie postaram się rozprowadzić, żeby nie było grudek. Myśli pan, że już wystarczy? I lejemy na gotującą zupę. I lejemy na gotującą się zupę. Proszę spojrzeć, jak ona wygląda. Nie wygląda specjalnie wykwintnie, ale to jest jedna z tych rzeczy, które lepiej smakują niż wyglądają. Ona ma taki szary kolor po prostu, szary, prawda? Kolor. I słodko kwaśny smak. I co? Wystarczy, żeby ona teraz tylko zagotowała się, to wystarczy sekunda, tak? Tak. A tutaj mamy już przygotowane coś na talerzach. Kruchy ziemniaczane. No niech pan parę słów powie o tych kruskach. To są takie tam mazowieckie, tak charakterystyczne. Tarte ziemniaki, dodawana mąka, sól i gotowane na gotowanej wodzie, kładzione łyżeczką. A. I bierzemy michę. Aha, czyli to jest po prostu takie kluski, proszę państwa, kładzione. Na Słowacji te kluski się nazywają strapaczka, z surowych ziemniaków, one się nazywają w Wielkopolsce kluski żelazne, a można je też wylać na deskę i tak nożem albo łyżką zeszczypywać z deski do wrzątka. Zupa się gotuje, czyli można nalać trochę, tak?
Pozwoli pan? Proszę bardzo. Pan ma taką gospodarską miskę większą. Ile panu należy? Proszę, udzielam taką... 10 Ja mam taką miastową, malutką chochelkę, więc widzi pan, zamiast takiej porządnej, dużej chochli, to będę panu tak skąpił. O. I musi być gotująca na talerze, musi się gotować. Tu się gotuje. Dobra, tyle panu wystarczy, bo jeszcze będzie tutaj jadła, to potem pewnie ekipa. No i jestem bardzo ciekaw, co też nam się... Już można ją wyłączyć, tak? Tak. Jestem bardzo ciekaw, co też no z naszej... Smacznego. Co też z naszej czerniny wyszło. Muszę panu powiedzieć, że to jest kapitalna rzecz. Posmak naprawdę kaczyny, jeśli można tak powiedzieć. Fantastyczna rzecz. Do chińszczyzny podobna. No, bo jest taki słodko-kwaśny smak. Fantastyczna rzecz. A wspominając o czerninie, nie można przynajmniej nie powiedzieć o hołodźcu, proszę państwa. W panu Tadeuszu występuje hołodziec. Uczeni mężowie do dziś się spierają, czy to jest chłodnik, czy to są zimne nóżki. Ale ja się przychylam do tezy, że to są jednak zimne nóżki, bo gdzie indziej występuje również słowo chłodnik w panu Tadeuszu. Ale skończmy zajmować się tym, czego nie widzimy. Czernina do zrobienia w domu. Pycha. Pycha, panie Tomaszu. Pycha. No więc, proszę państwa, takie zrazy albo w domu, albo w sierpcu. Tertium non datum. W ten sposób mój program trafił do historii kinematografii, a państwa dania trafią do skarbnicy sztuki kulinarnej, jeśli skorzystają państwo z przepisów, które dzisiaj były podane. Dziękuję bardzo. Do widzenia.